Dzień dobry! Aurelia Wysza i Emilia Wadze. Zapraszamy na drugi odcinek Szkolnych Wiadomości Ekspres Dwójki. Opowiemy w nim o najciekawszych wydarzeniach z życia naszej szkoły. Witaminki, witaminki. Uczniowie klasy 2A postanowili się zdrowo odżywiać. W związku z tym poznali bliżej różne owoce oraz warzywa. Za pomocą smaku i dotyku rozpoznawali i nazywali je, a także tworzyli owocowy portret. Potem samodzielnie przygotowali pyszną, pełną witamin sałatkę. Wspólne jej przyrządzenie, a następnie degustacja sprawiła dzieciom wiele radości. Warsztaty ceramiczne. Uczniowie klas drugich wzięli udział w warsztatach ceramicznych. Pod opieką swoich wychowawczyń wykonali piękne prace z gliny samoutwardzalnej. Zabawa z gliną wpływa korzystnie na harmonijny rozwój dzieci. Wycisza, uczy cierpliwości, koncentracji, a także rozwija wyobraźnię i ekspresję plastyczną. Z kulturą mi do twarzy. Klasa 2B przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego Z kulturą mi do twarzy. Dzieci poznają własny region, kulturę, obyczaje. Zaplanowano wspólne gotowanie, wyjazdy i zajęcia kreatywne. Ostatnio uczniowie przygotowali upominki dla seniorów z okazji Dnia Osób Starszych. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dnia 7 października miał miejsce dzień poświęcony tabliczce mnożenia. W klasach 3-8 zostały przeprowadzone konkursy na klasowego mistrza tabliczki mnożenia. Wszystkim zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy i tabliczki czekolady. Uczniowie klas 4-8 brali też udział w konkursie na klasę arcymistrzów tabliczki mnożenia. Odbył się on przy pomocy specjalnych kart. Na odpowiedź w tej konkurencji było tylko 5 sekund. Tytuł zdobyła klasa 7. Akcja Bezpieczna Siódemka. Dnia 10 października w ramach tej akcji odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami, którzy opowiadali dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie podstawowych elementów wyposażenia policyjnego oraz radiowozu. Na zakończenie wizyt dzieci otrzymały opaski odblaskowe oraz książeczki pod tytułem Bezpiecznie, to znaczy jak? Bezpieczny uczeń. W ramach klasowego tygodnia bezpieczeństwa uczniowie klasy 3B gościli policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Przypomnieli oni dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów docierających do szkoły pieszo. Potem podarowali im oblaskowe braloczki w formie policyjnych samochodów. Udzielili też wskazówek, jak zareagować w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Kolejnego dnia uczniowie uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce. Zwiedzili remizę, podziwiając profesjonalny sprzęt, zwłaszcza pojazdy strażackie. Mogli nie tylko posłuchać o pracy strażaków, ale też przejechać się największym wozem ratowniczo-gaśniczym. Ostatnim elementem rozmów o bezpieczeństwie było spotkanie z ratownikiem medycznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Stacja Pszczyna. Pod jego kierunkiem zaznajomili się w sposób teoretyczny i praktyczny z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji w naszej szkole odbywała się uroczysta akademia, pełna śmiesznych opowieści o nauczycielach oraz słownych, muzycznych, a nawet tanecznych życzeń. Uśmiechy na twarzach wywoływała piękna prezentacja przedstawiająca zdjęcia z dzieciństwa naszych pedagogów. Zabawnym elementem było pasowanie i ślubowanie naszej dyrekcji oraz obdarowanie pani dyrektorek jak pierwszoklasistów rogami obfitości. Na zakończenie uczniowie z klas drugich ofiarowali upominki, które wykonali własnoręcznie w ramach warsztatów ceramicznych. Szkolny rajd integracyjny.
W piękny październikowy poranek uczniowie klas 4-8 udali się na długo oczekiwaną pieszą wyprawę przez siodło na Skalitę. W czasie wędrówki uczniowie poszukiwali znaków i rozwiązywali umieszczone pod drzewami lub kamieniami różne zadania. Na szczycie każda grupa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Potem na polanie przy bacówce był czas na posiłek, odpoczynek, gry oraz zabawy plenerowe. Podsumowanie rajdu i wręczenie nagród odbyło się już w szkole na specjalnym apelu. Maraton gier planszowych. Maraton cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów. To świetna propozycja dla tych, którzy lubią logicznie myśleć i bawić się wspólnie. Dominowały gry historyczne oraz strategiczne. Niebawem odbędzie się kolejne spotkanie miłośników planszówek. Bajarz roku. W październiku odbył się 16. konkurs esotorski Bajarz roku, do którego po raz pierwszy dołączyła reprezentacja naszej szkoły. Uczennicy klasy 6B Aurelia Mysza oraz Emilia Wandzel przedstawiły swoje autorskie interpretacje baśni Andersena Dziewczynka z zapałkami oraz Królowa śniegu. W nagrodę otrzymały książki oraz pamiątkowe dyplomy. Spotkanie z pisarką. W ramach jesiennych dni książki w Szkole Bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z panią Agnieszką Frączek. Odpowiedziała ona dzieciom o swojej twórczości i zaprezentowała kilka swoich najnowszych utworów poetyckich. Klasa 3B przygotowała dla pisarki niespodziankę. Sara Sromek recytowała jej wiersz Stonoga. Dzień komiksu. Wiele było radości, gdy na szkolnym korytarzu pojawiły się komiksowe postacie, a przebrali się nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele. Można więc było spotkać jednocześnie Batmana, Spidermana czy Asterixa. Oprócz tego miała miejsce wystawa komiksów oraz wykład pana Andrzeja Kowalczyka na temat historii komiksu. Na zakończenie zostali nagrodzeni najciekawiej przebrani uczniowie oraz najlepsi twórcy komiksów. Laureaci wojewódzkich konkursów. Nasi uczniowie z powodzeniem wzięli udział w wojewódzkich konkursach organizowanych przez GOK i Gminną Bibliotekę w Buczkowicach. Były to konkurs literacki Chcecie bajki? Oto bajka i plastyczny na ekobohatera literackiego Zielono mi. W kategorii klas 1-3 zwyciężyły bajki Michała Durnasia i Karoliny Głowackiej. Drugie miejsce zajęła Karolina Gawenda, trzecie Emilia Caputa, a wyróżnienia zdobyli Małgorzata Rak, Maja Wachol i Kasper Frydel. W kategorii klas 7-8 najlepszych okazała się Julia Wojciuch. Wszystkim młodym bajkopisarzom serdecznie gratulujemy. Jesienny piknik klas młodszych. Koniec października był bardzo ciepły, dlatego uczniowie klas 1A i 3B wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się na jesienny piknik. Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ulicy Sportowej w Godziszce okazał się doskonałym miejscem zarówno do przeprowadzania ciekawych zajęć przyrodniczych, ruchowych, artystycznych, jak i zabaw. Zwieńczeniem dnia było ognisko, pieczenie kiełbasek i śpiewanie piosenek. Do wspólnej zabawy z entuzjazmem dołączyła pani dyrektor. Wycieczka przyrodnicza. Klasa 3A wyruszyła na upragnioną wycieczkę w Doliny Żylicy. Głównym jej celem były różnorakie obserwacje przyrodnicze i poznanie ciekawych miejsc naszej gminy. Spacer ścieżką dydaktyczną, badanie brzegu rzek i rozpoznawanie drzew sprawiało dzieciom wiele przyjemności, a przy okazji stało się źródłem wielu nowych wiadomości. Wielką atrakcją były warsztaty dendrologiczne na prywatnej posesji, postój na placu zabaw oraz samodzielne pieczenie kiełbaski na ognisku. Klasowy konkurs recytatorski Dzieciństwo poezją malowane. Dzieci z klasy 3B z pasją recytowały wybrane wiersze swoich ulubionych poetów. Jana Brzechwy, Juliana Tuima, Wandy Chotąckiej, Danuty Fawiłów, Doroty Gelner, Agnieszki Frączek.
Uczniowie znakomicie opanowali pamięciowo obszerne utwory, kreatywnie, wręcz teatralnie interpretowali teksty. Zadbali też o ciekawe kostiumy i rekwizyty, które dodały smaku całej prezentacji. Do szkolnego etapu konkursu recytatorskiego zakwalifikowało się aż 6 uczniów. Kordian Kubica, Sara Sromek, Karolina Głowacka, Małgorzata Rak, Karolina Gawenda i Jan Sermak. Konkurs recytatorski w Krainie Poezji. Polscy poeci dzieciom. Dnia 4 listopada odbyły się szkolne eliminacje do 10 lubioszowego konkursu recytatorskiego organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Bielsku-Białej. Dzieci prezentowały wiersze wybranego przez siebie ulubionego polskiego poety. Wśród klas 1-3 najlepszy okazał się Kordian Kubica z klasy 3 B, a z klas 4-8 największe wrażenie zrobiła Emilia Wandzel z klasy 6 B. Serdecznie gratulujemy! Tydzień kodowania. W jego ramach uczniowie budowali i programowali roboty, szyfrowali i odszyfrowywali wiadomości, rysowali trasy dla ozobotów i przeprowadzali ich wyścigi po puzzlowych torach, odkrywali zakodowane obrazki w detalach graficznych, poznawali tajniki kodowania oraz uczyli sztuczną inteligencję. Poza tym odtańczyli taniec Letka Lenka, korzystając z zakodowanego schematu kroków. Dzięki umiejętnościom tajemniczej osoby, która zaprogramowała naszego szkolnego małego ozobota, uczniowie mogli wziąć udział w ciekawym konkursie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Do widzenia!